3 grudnia 2019 roku. Witam serdecznie widzów, czytelników, słuchaczy Forex Klubu. Piotr z tej strony się kłania. Jesteśmy po decyzji Australijskiego Banku Centralnego, natomiast jesteśmy przed danymi dotyczącymi PKB i sprzedaży detalicznej z Australii. Australijski Bank Centralny pozostawił stopy na niezmienionym poziomie i ewentualnie, na co niektórzy analitycy zwrócili uwagę, że prawdopodobnie jest szansa na to, że bez zmian będzie również w lutym, gdzie rynek póki co wyceniał prawdopodobieństwo cięcia w okolicach 50-55%, w okolicach decyzji Australijskiego Banku Centralnego. No i jakby z tej perspektywy widzimy, że ten dolar australijski kontynuuje wzrosty po decyzji Australijskiego Banku Centralnego. One się rozpoczęły praktycznie rzecz biorąc w kombinacji piątek-poniedziałek, no i są kontynuowane w chwili obecnej. Natomiast według mnie, tylko i wyłącznie, i tu jest istotna kwestia, żeby każdy zrobił swoją własną analizę, według mnie jest to kwestia realizacji zysków z krótkich pozycji na dolarze australijskim. Okay? I samo to, że ton szefa Australijskiego Banku Centralnego być może daje do myślenia co do decyzji w lutym, czy ciąć, czy nie ciąć, i jakby to przekonanie do tego cięcia nie jest duże i pomaga Australijczykowi, to zobaczymy, jak wyglądają dane. Bardzo łatwo będzie to skonfrontować, bo ja myślę, że ostatnie wydarzenia na rynku, rynek jakby kompletnie pozostawia USA i Chiny. Nie jest w cenach to, że nie będzie tego dealu, tak? No i co jak co, ale na Australijczyku to się odbije najbardziej, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Australijczyk również zyskuje, jeśli już mówimy o Chinach, z perspektywy w cudzysłowie tych wydrukowanych danych z Chin z ostatniego weekendu, tak? Także tutaj z tej perspektywy będzie ciekawie. Ja postanowiłem rzucić okiem na Australijczyka z dolarem amerykańskim, gdzie tutaj słabe dane w dniu wczorajszym ISM przyczyniły się jakby do tego osłabienia dolara. Ciekawa sytuacja w tym tygodniu w takim razie z dolarem, bo ISM dla usług, ważniejszy według mnie, ze Stanów Zjednoczonych w środę, ADP w środę, czyli przygrywka przed piątkowymi payrollsami i spodziewam się słabych payrollsów w piątek. No i to wszystko w tej kombinacji, o czym żeśmy sobie powiedzieli, sprowadza się do tego, że ten tydzień będzie arcyciekawy, to jest tygodniowy wykres, Australijczyka z dolarem amerykańskim, ok? I kwestia, o której mówimy, to są okolice 69 i 69,30, tak? Zamknięcie tygodnia pod tymi, powyżej tych poziomów, nie tylko górny cień i odrzucenie, ale zamknięcie tygodnia powyżej tego poprzedniej górki, jak również powyżej minimów z tygodnia w połowie lipca, czyli ten dolny cień, z którego tutaj startowaliśmy, okay, rzeczywiście będzie miało szansę otworzyć drogę do trochę wyższych poziomów. W tym wypadku mówilibyśmy sobie o reteście tego maksa tutaj z połowy lipca i w tym wypadku mówimy o okolicach 70, 80, 70, 90, a zamknięcie powyżej tych poziomów otwierałoby drogę do 73, 73, 20 poziomów, na których dość często cena reagowała. Okay? W związku z tym na ten moment z perspektywy Australijczyka poniżej 69, 10, 20 zamknięcie z jakimś górnym cieniem, czyli na przykład tego typu próba wizualizacji i tego typu na przykład świeczka tygodniowa, no może sugerować tu próbę podjazdu jeszcze raz i odrzucenie, tak? Czyli
Z perspektywy dłuższego horyzontu czasowego myślę, że warto uzbroić się w cierpliwość. Zejdźmy sobie na dzienny. I z perspektywy wykresu dziennego tu jest szansa na ten wspomniany przeze mnie spike i ja spróbuję wytłumaczyć, do czego zmierzam. A mianowicie kwestia, która nie była testowana, to jest próba wyjścia, wybicie tutaj, jeśli popatrzymy z dziennego. Na pewne poziomy, które tutaj rynek próbował. Najwięcej punktów stycznych, biorąc pod uwagę lewą stronę. Okay? Mamy w okolicach 70-60. Okay? No i tutaj rynek próbował wybijać, po czym wodospad Niagara. Okay? I to jest ta podaż, która mogłaby doprowadzić do zbudowania górnego cienia na tygodniowym. Okay? To jest ten rejon, o którym mówiliśmy, że jeśli zamkniemy się powyżej tych poziomów, to będzie pierwszy cel, tak? Czyli wyjście i atak na te poziomy. W związku z czym z perspektywy wykresu dziennego, no nie można wykluczyć, okay, próby tego typu ataku, co by otwierało drogę w kierunku 70, 50, 70, 60. Nie jestem zwolennikiem dolara australijskiego. W tym miejscu cierpliwie czekam na kwestie związane z podejściem pod poziomy podażowe. Sytuacja w moim wypadku może ulec zmianie w momencie, jeśli dojdzie do zamknięcia tygodnia powyżej 69, 10, 69, 20. Wtedy być może szybki ruch w kierunku 70, 10, 70, 60 teoretycznie mógłby mieć miejsce. To, co ja bym chciał zobaczyć, tutaj w międzyczasie pozwoliłem sobie dorysować parę rzeczy. Wiemy, że jeśli idealnie w punkt dojeżdżamy do linii, to nic się nie dzieje. To, co ja bym chciał zobaczyć w ramach tego takiego kanału wzrostowego, który według mnie można byłoby oczami wyobraźni wyrysować sobie flagę, to, co ja bym chciał zobaczyć, to nadbicie, atak właśnie na poziomy, o których sobie rozmawialiśmy, mocne odrzucenie w kierunku 68-20, 68, czyli dolnego ograniczenia tego kanału jako pierwszy cel, no a później realizacja, w przypadku złamania, realizacja ewentualnie tej flagi. Tutaj oczami wyobraźni można sobie rysować potencjalne zasięgi na przykład w kierunku 60. Tak, tak to wygląda z perspektywy Australijczyka. A w długim, średnim terminie z perspektywy intraday, kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, próbując podchodzić tego Australijczyka, to ten dość zdecydowany wzrost. Generalnie rzecz biorąc, też jakby po części potwierdza to, o czym mówię, agresywne. Po pierwsze, niska płynność, agresywna realizacja zysków. To, na co warto zwrócić uwagę w tym wypadku, to kwestia z perspektywy intraday poprzedniej konsolidacji, z której wychodziliśmy dołem. Ok, to w zależności od tego, kiedy z tego ostrego kanału wyjdziemy dołem, ok, to z perspektywy, jeśli na przykład teraz byłaby próba złamania i ewentualnie retest tego agresywnego kanału łączyłby się z testem dolnego ograniczenia tej starej konsolidacji. Można byłoby próbować podchodzić pod intradayowe shorty, albo jeśli będziemy tak zyskiwać do dolnego ograniczenia i na przykład rynek stąd złamie kanał, to nie chcemy na ponownym reteście dolnego ograniczenia konsolidacji, tylko chcemy wtedy trochę wyżej te 50% konsoli tutaj i wtedy ewentualny short na takim reteście gdzieś tam mniej więcej, ok?
Tyle ode mnie. Obserwujemy dane z Australii, ze Stanów Zjednoczonych. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Australijczyk może wymagać cierpliwości. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.